KOD nie jest organizacją polityczną i pragnę przypomnieć, że pierwszy protest KOD-u, który zorganizowany był w mieście, to myśmy organizowali. Współorganizowali z KOD-em. Myśmy, na rynku głównym. I to nie było żadną tajemnicą. Tak? To myśmy pomagali tym ludziom, którzy przychodzili do nas, nie mając wiedzy, nie mając doświadczenia, jak zorganizować coś takiego, jak nadać temu rangę, w jaki sposób pomóc. I to myśmy byli współorganizatorami tego całego projektu. KOD nie jest partią polityczną, nie jest dla nas żadną konkurencją, ponieważ jak widać, my doskonale potrafimy się porozumiewać. My z członkami KOD-u, których też możemy być członkami, ponieważ statut Platformy nie zabrania nikomu uczestniczenia w tego typu nawet niesformalizowanych działaniach, bo to nie jest partia polityczna, funkcjonować. I to nie jest, że ktoś robi coś na siłę. Jeżeli są osoby zainteresowane uczestniczeniem w KOD-zie, to bardzo proszę, Państwo też możecie, to nie jest siła polityczna. W mojej rodzinie jest kilka osób, które nie należą w sposób formalny do KOD-u, ale sympatyzują z tym, czym KOD się zajmuje, a więc pokazywaniem tego, co myślą aktualnie o polityce, którą serwują nam aktualnie rządzący. Ja bym nie mówił o wojnie. Mamy inne koncepcje, mamy inne spojrzenia. Oczywiście każdy robi politykę, powiem kolokwialnie, tak jak uważa to za stosowne, natomiast na rynku szczeblu lokalnym, samorządowym, takich działań nie odczuwamy. Oczywiście Nowoczesna ma prawo komentować sytuację w mieście na swój sposób, tak? I to robi, ty to czyni, my w to nie ingerujemy. Nowoczesna nie ingeruje w działania nasze i funkcjonujemy na rynku politycznym. Między nami nie ma żadnej wojny, bo być jej nie może, ponieważ, tak jak powiemy, mamy wspólne stanowisko co do tego, jak Polska powinna wyglądać, czemu dajemy wyraz w głosowaniach, na przykład za odwołaniem ministra, pana marszałka Kuchcińskiego.